w dniach od 20 do 22 października w klubie Karolinka spółdzielni mieszkaniowej w Kozie Głowach odbywał się 11 Arkones, zjazd, seminarium miłośników i popularyzatorów języka Esperanto. Esperanto, język wszystkich narodów wymyślony przez Polaka Ludwika Zamenhofa, z trudem toruje sobie drogę. Zjazdy esperantystów to okazja do wymiany doświadczeń na temat upowszechniania tego języka. Na 11 Arkonesie jeden z uczestników, mieszkający obecnie w Bieszczadach, popularyzował w języku Esperanto leczenie tybetańską metodą głodówkową. Był nieuleczalnie chory, ale dzięki metodzie wewnętrznego odżywiania, oczyszczaniu organizmu gotówką, wrócił do zdrowia. Nauczył się języka Esperanto i jeździ po świecie. Popularyzuje metodę, dzięki której odzyskał zdrowie. W języku Esperanto tworzy wielu poetów i pisarzy. Napisane przez siebie utwory tłumaczą na język Esperanto i popularyzują. Dużą popularnością cieszyły się wiersze ze zbioru Gest Hrynora Turbana, ale wydarzeniem artystycznym 11 Arkonesu był niewątpliwie spektakl teatru jednego aktora, Jerzego Fornala. Były aktor teatru pantomimy Henryka Tomaszewskiego jeździ po świecie ze swym satyrycznym przedstawieniem wykonanym w języku Esperanto. Ela Verda Biblio, czyli z Zielonej Biblii. Popatrzmy na fragment jednej z 25 odsłon tego przedstawienia. Superos, chiui, la sagion del signor. Bella spirito. Malleviĝis por vidi la faron kiun faris Bofrunt, kaj la spirito diris: fantastyczny spektakl teatralny, a przed naszą kamerą pani Zofia Bennett-Fornalowa, ta, która wygłosiła słowo wstępne przed spektaklem. Serdecznie panią witamy i prosimy o kilka słów dotyczących właśnie tej sztuki, rozwijających może to, co na początku pani powiedziała, a co oglądaliśmy, co przeżywaliśmy. Ta sztuka, którą dzisiaj zobaczyła publiczność, jest już 12 w repertuarze Jerzego Fornala, który ma teatr La Espero, teatr jednego aktora. Jest to bardzo specyficzny spektakl, zupełnie inny od tych dotychczasowych. Nazywa się Ella Verda Biblio, co znaczy z Zielonej Biblii. To dzieło satyryczne na ruch esperancki stworzył Izrael Lejzerowicz, książkę pod tym samym tytułem La Verda Biblio, znany przed wojną pisarz esperancki, publicysta, pisarz, tłumacz literatury z jidysz na esperanto, z hebrajskiego na esperanto i w ogóle bardzo znana postać. Niestety zakończył życie w wieku 40 lat, wywieziony do Treblinki. Uznaje się, że książka La Verda Biblio jest najwspanialszym jego dziełem i jakimś unikalnym, ponieważ on, który ogromnie kochał ten ruch i pracował dla tego ruchu, miał jednak tą odwagę, żeby krytycznie, żeby satyrycznie do niego podejść, uważając, że satyra dobra, sercem podyktowana, może też bardzo dużo zrobić dla ruchu. I ta książka La Verda Biblio składa się z 25 rozdziałów i wzorowana na Biblii. I w każdym rozdziale jest jakiś rozdział historii z krytycznym spojrzeniem i na przywódców tego ruchu, i na sam ludek esperancki. I jest to w ogóle fantastyczna sprawa. Dla Jerzego Fornala to jest nowa okazja do pokazania się
takim nowym, w nowym typie. Każdy był wspaniały, to można powiedzieć. Chyba ta sztuka jakoś w sposób szczególny dobrana, bo z kolei wiemy, możemy uchylić rąbka tajemnicy, że pani przyczyniła się również do wyboru tej sztuki i tu na 11 Arkonesie w Kozich Głowach koło Poznania nie mieliśmy szansę obejrzeć. Tak, dziękuję za te miłe słowa. Rzeczywiście współpracujemy w Teatrze Spero, ja prowadzę ten teatr, mąż gra w tym teatrze. I chodzi o to, że Jerzy mi mógł w tym spektaklu nie tylko przekazać nowy pokazać nową żanie, nowym gatunku, ale on jest w ogóle aktorem pantomimy, był przez wiele lat w teatrze Henryka Tomaszewskiego, więc w tej kabaretowej formie, którą trzeba było prezentować, mógł wykorzystać również te elementy pantomimy, którymi on jako aktor dramatyczny również dysponuje. I to jest świetne, bo nam w ruchu esperanckim trzeba czasem takiego szerokiego otwarcia okien, takiego przewietrzenia. Oddechu. Tak, ponieważ te sprawy wcale nie są zupełnie wyblakłe. One mają odniesienie i obecnie, że dzieją się rzeczy, które hamują, które nie zawsze są tak, jak powinny. I zdrowa krytyka na pewno dobrze wpływa na ten ruch, który jest wspaniały, awangardowy, ale przecież nie zawsze dzieje się tam bardzo dobrze. I mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ pani jest bardzo mocno zaangażowana w ruchu Esperanto. Tutaj podziwialiśmy, pani doskonale mówi w tym języku. Jest tu jedną z osób, która chyba najsprawniej posługuje się językiem, tu na 11 Arkonesie. Natomiast mnie dręczy pytanie, ponieważ rejestrujemy przebieg tego Arkonesu, szczególnie właśnie teraz ten monodram w wykonaniu pana Fornala. Chciałem zapytać, w jaki sposób można by upowszechnić ten język poprzez właśnie tą sztukę. My, którzy operujemy tutaj kamerami, dziennikarze, reporterzy, no rejestrujemy to, ale w jaki sposób państwo, działacze ruchu Esperanto, mają szansę popularyzowania tego wszystkiego, co dzieje się tu w Polsce i w innych krajach? No więc my działamy dość szeroko przez nasz teatr Espero. Zwiedziliśmy kawał świata, byliśmy nawet z teatrem w Argentynie i w Brazylii. I w przyszłym roku będzie stulecie Teatru Esperanckiego. Już jesteśmy zaproszeni na kilka imprez. Wydaje nam się, że to, że język Esperanto służy jako środek komunikacji, to już wszyscy lingwiści uznają. Ale to, że to służy jako środek do przekazywania uczuć, wysublimowanych uczuć, idei i w formie artystycznej, to nie wszyscy jeszcze wiedzą. I wydaje nam się, zresztą Zamenhof również uważał, on w takim słynnym liście do Burle w 1903 roku pisał, że teatr esperancki może dać więcej niż dziesiątki propagandowych odczytów i był głosicielem, był bardzo zaangażowany, żeby taki teatr powstał głównie w Paryżu, bo to jakoś centrum Europy. I ten teatr istnieje już ze 100 lat prawie, tyle co ruch esperancki. I my uważamy, że właśnie przez pokazanie, jak ten język funkcjonuje w sztuce, możemy przyciągnąć. Oczywiście nie jest to sprawa łatwa, bo teraz w epoce konsumizmu ludzie nie bardzo są zainteresowani szczytnymi, awangardowymi ideami, ale wierzymy, że praca nad tym i zarówno przez teatr, jak i to, że ja napisałam trzy książeczki na temat stulecia, 100 lat w Teatrze Esperanckim, że to będzie bardzo przekonujące o tym, że Esperanto jest wartościowe nie tylko jako środek komunikacji w życiu codziennym, ale że to ma wielki walor jako fenomen kulturalny, jako nosiciel, taki niezależny nosiciel kultury, wszystkich kultur, w tym również i oryginalnej kultury esperanckiej, bo mamy już dość znaczną literaturę dramatyczną stworzoną w języku esperanto. Wierzymy, że to, co robimy, jest potrzebne. Występujemy w różnych krajach. Mamy bardzo dobrze usposobioną telewizję do nas. Myśmy już mieli kilka wywiadów w warszawskiej telewizji, w Kurierze Warszawskim długi wywiad. Ostatnio byliśmy w Kopenhadze i półgodzinne wywiady mieliśmy też dla lokalnej stacji. Czyli wierzymy, że to, co robimy, jest potrzebne i dlatego z dużym zaangażowaniem oboje to robimy. Szczególnie Jerzy, który uczy się takich ogromnej ilości tekstów i dużo podziwialiśmy. Tak, a jest to praca zupełnie bez żadnych profitów, trzeba powiedzieć. Jest to absolutnie idealistyczna praca z przekonaniem, że Esperanto jest tym pięknym, awangardowym, że światu może teraz bardziej potrzebnym niż kiedykolwiek w świecie skomplikowanym, skonfliktowanym, z różnymi fobiami i tak dalej.
Serdecznie pani dziękuję. Życzę, aby w tej wspaniałej, szlachetnej misji popularyzowania języka esperanta poprzez sztukę, no pani mąż, żebyście odnosili jak najwięcej sukcesów, znajdowali słuchaczy tych wszystkich, którzy chcą się nauczyć tego pięknego języka. Dzisiaj byliśmy świadkami no, wspaniałego popisu, za który naprawdę serdecznie dziękujemy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, tych, którzy oglądają waszą stację. Życzę wszystkiego najlepszego i byśmy się bardzo cieszyli, gdyby nasz występ tutaj, występ Jerzego Fornala przyczynił się do tego, że trochę ludzi by się zainteresowało tą wspaniałą ideą, jaką jest język esperantki, ruch esperantki, idee z nim związane. Serdecznie pani dziękuję. W języku esperanto wydawane są książki na całym świecie, również w Polsce. W Swarzędzu istnieje koło miłośników języka esperanto o swarzyńskich esperantystach w następnej audycji. Język Polaka Ludwika Zamenhofa wart jest naprawdę upowszechnienia.